Witamy bardzo serdecznie w podsumowaniu sezonu wiosna 2019 w lidze D2. Tutaj mistrzem Allianz, czyli zespół, który już poznaliśmy w lidze zimowej, bardzo dobrze się zaprezentował. Tak. Natomiast na wyższym szczeblu nawet. Tak, natomiast wiosną tutaj cały czas utrzymywał się w okolicach tej ścisłej czołówki, natomiast na pozycję lidera, która zagwarantowała tytuł mistrzowski, skoczył dopiero po ostatnim meczu, po ostatniej kolejce po raz pierwszy. No co tu dużo mówić, no zasłużony tytuł, bardzo dobra postawa tej drużyny, jedna jedyna porażka z Poszomem. Mocny atak, tam Andrii Nartow trzyma tę drużynę naprawdę w wyzach. Oleksandr Szczejko znowu z przodu, szaleje Kruszczelców, dobry bramkarz także bardzo, przecież. Także wszystko taki tutaj kolektyw, bardzo równa drużyna, nie ma takich jakichś gwiazd, tak, dokładnie wiosną zaprezentowali to, co zimą wiedzieliśmy, czego się możemy po nich spodziewać i faktycznie tak zagrali. Zimą mówiliśmy, że to będzie mocny zespół. Tak, solidnie zapracowali na ten sukces, zasłużony w pełni złoty medal. Liczną delegacją pojawili się na gali zakończenia sezonu, no i mieli co świętować, oczywiście trzeba przyznać. Drugie miejsce, bardzo dobry wynik Płaszów. Tak. Bardzo fajna gra tego zespołu, taki mądrze przede wszystkim poustawiany przez Marka Nowakowskiego. Tylko głupie wpadki, które ich pozbawiły tam szosę. To prawda. Mogą pluć brodę. To prawda, tak, to prawda. Z Big Time'em go przegrali. Z Big Time'em przegrali, bo remis. Tak, ale i z kimś tam remis też zdobył tabeli generalnie, także rzeczywiście mieliby mistrzostwo, natomiast drugiego miejsca, no przed sezonem, ja potem z nimi rozmawiałem, no to przed sezonem drugie miejsce wzięliby w ciemno. Wywalczyli, wiadomo, że po takich stratach punktów jak z Big Time'em, no to niedosyt może pozostać. Natomiast tak, mogą być zadowoleni, krok naprzód wykonany. Tutaj wszystko jest wyważone, obrona, dobry bramkarz, Rafał Lenda, Dominik Duda z przodu. Tak. Zawsze Lenda miał chyba swój bardzo dobry sezon teraz. Bardzo dobry, tak. Nawet chyba częściej się pojawiał niż Dominik Duda. Tak, tam 3-2 w MVP było. Natomiast chłopaki nawet tam z różnymi mówili, że no Rafał super sezon odpalił przegrał. Natomiast Dominik odrobinkę słabiej, no też nieźle oczywiście, bo ładuje tylko. Ale na swoim dobrym poziomie. Na swoim utrzymał dobry sezon, natomiast no Rafał Lenda go dzielnie tam wspierał. Trzecia siła tej ligi, czyli Rodzina Królewska, przez 9 kolejek na pierwszym miejscu, ale ostatecznie kończą na trzecim. No natomiast tam były straty punktów i z Allianz, i z Płaszowem, no to nie bardzo to dziwić. Kilka meczów też było takich, że oni jedną bramką przegrywali długo, odrabiali te straty, prześlizgiwali się, nawet jak to czasami pisałem, że się prześlizgiwali w tych meczach. Także no nie byli taką drużyną, która by po prostu tak odstawała bardzo od reszty stawki i po prostu miażdżyła swoich rywali. Raczej byli, jak to się można tak powiedzieć, do dziewnięcia byli przez wszystkich, ta Rodzina Królewska była. Ale jednak solidnie cały czas. Oczywiście, że solidnie. Trzecie miejsce jak najbardziej zasłużone. Allianz to nie była też jakaś mega porażka, bo oglądałem mecz i rzeczywiście mogli też tam na wstrzyk krwi. No 29 punktów, trzecie miejsce, 4 punkty przewagi nad Apollo 30. Bardzo solidny sezon wykonany tej drużyny. Mogą sobie troszkę pluć brodę, ponieważ natracili masę tych punktów w starciach z znacznie niżej notowanymi rywalami. Bardzo wysoko oni na przykład przegrali z rekonwalescentami z Kawina. No to też tak mi się wydaje, czy z rekonwalescentami albo z Big Nine, z którymś z tych zespołów. No to nie można sobie pozwolić na takie porażki. O czubie tabeli. Także, ale niemniej Kamil Ostrowski jak zwykle trzyma liczby, podwójna, dwucyfrowa liczba goli i asyst, także lider drużyny. Bardzo fajny sezon udany. No dychę nie bez powodu nosi na plecach. Ta drużyna też nie jest jakoś taka liczna kadrowo, natomiast frekwencja dopisywała, to też na pewno stała kadra. Zgrany ten zespół, to któryś już jest sezon w jego wykonaniu i zasłużone w pełni też to czwarte miejsce. Na piątym miejscu Chopini Futbolu, bardzo długo sobie dobrze radzili. Tak, bardzo długo cieszyła oko ta gra, ale coś później zaszwankowało. Coś tam na końcu sezonu zaszwankowało ewidentnie. No i takim jakby podsumowaniem tego nie najlepszej drugiej części sezonu wykonania Chopina był ten mecz nieszczęsny z Albatrosem. Skład pełny, wydawało się, że ci zawodnicy najlepsi są, natomiast porażka 3-17, bardzo ale w końcu też zobaczyliśmy Albatros taki, jaki Albatros potrafi grać. Tak jest właśnie, a propos szóstego albo w tabeli Albatrosa, no naprawdę, Albatros, tak jak ja napisałem, długo kazał czekać. W podsumowaniu tego spotkania z Chopinami pisałem, że chyba po raz pierwszy w tym sezonie widzieliśmy Albatros grający na miarę swoich możliwości. Tak. Ale to wszyscy, ja z wieloma osobami z ligi, właśnie z przedstawicielami drużyn Ligi D2 rozmawiałem na gali kończącej sezon i wiele osób myślało, że w ogóle co ten Albatros zrobi tak blisko, przecież to są opaki biegany, grący super piłkę, ofensywnie, do przodu, mający gości przede wszystkim z przodu, którzy potrafią, wiedzą co zrobić z tą piłką, potrafią szybko biegać, naprawdę, odejść, skrzydłowych.
Bramkarz bardzo dobry, Daniel Wypartowicz, tak, przecież tak. Świetny. Tyle interwencji, co miał taki naprawdę top w tym sezonie. W obronie to... przecież też nieźle, ale to Albatros grał tak, że prowadził kilkoma bramkami, nie raz, nie dwa tak się zdarzyło. Zadawalał się tym prowadzeniem, no i był doganiany, typowy przeganiany. Albatros się w pewnym momencie, typowy tak. Albatros się zrobił. Że ptaki tak właśnie lubią, że oni odgonią dwie, trzy bramki i później nagle rozluźnienie. Rozluźnienie, no i jest, tak się kończy, bo że... Bo to jest drużyna z takim potencjalnym tak oczywiście, naprawdę, na papierze są mega mocni. Mateusz Cholewa tam naprawdę dobrą pakę sobie zmontował, tak, natomiast tak. No muszą... No i dużo nerwów na pewno zjadł w tym po prostu sezonie. Zimna głowa po prostu w tych meczach. Jakby zaczęli grać na przykład cały sezon, przyszły tak jak grali ostatni mecz, to jest fajna atmosfera, jest wsparcie kibiców na każdym meczu, także naprawdę jest potencjał, muszą to wykorzystać, bo szanse na nawet awans do Ligi C mają na pewno duże. Spokojnie, spokojnie. Rekonwalescenci z Kawina, znany zespół z Ligi Zimowej. Myślę, że mogą być zadowoleni z tego sezonu. Tak, fajny sezon i myślę, że oni tam nie będą raczej rozczarowani. Myślę, że nie, tak. Nikt tam raczej pewnie się też nie przypalał na jakieś awanse, a całkiem solidny sezon zagrali. Zdecydowanie radzili sobie w tych meczach ze słabszymi drużynami, tym niektórym czołowym też potrafili się postawić. Także siódme miejsce na pewno dla drużyny ze Skawiny to moim zdaniem jest duże osiągnięcie. Tak, tak, jak najbardziej. Ósme miejsce KS Augustyn to też taka drużynka, która gra troszkę poniżej oczekiwań. Tak, zawsze się ich stawia troszkę wyżej. Potencjał jest na pewno bardzo duży tej drużyny, jeżeli jest pełny skład, bo tam też nie zawsze z tym jest. Tak, nie zawsze tak jest. Natomiast Augustyn długo się utrzymywał w czubie tabeli, znaczy może nie w czubie, ale szóste, siódme miejsce. Tak, kręci w koło podium. Natomiast ostatecznie wylecieli poza tą pierwszą, górną część tabeli i dlatego właśnie mówię, że to jest rozczarowanie. Na pewno ten... powinien przynajmniej to na siódme, tam szóste, chyba problemy też mieli chyba z bramkarzem nawet, tak? Mieli, nie zawsze chyba bramkarz też był i to też na pewno nie daje jakichś tam możliwości na wielce walczenie. No natomiast na pewno ten zespół pokazał wszystkie swoje atuty, że jest takim solidnym naprawdę ligowcem, ani przez moment spadek mu nie zagrażał, o medale też raczej nie. No natomiast to jest taki właśnie, jak mówimy o takim ligowym średniaku, że mogą mu urwać punkty drużyny z dołu tabeli, ale raczej wygrywa te mecze, natomiast jest też groźny w starciach z czołowymi drużynami, które muszą się meczu z Augustynem obawiać. Tak jest. Big Ten Kraków późno dołączył do rywalizacji, on miał długo straty w tych meczach i to jest też taka drużyna, która jak jej się chce, to zagra świetny mecz, jak coś nie idzie, to jest naprawdę słaba wtedy. Też Big tego Time nie... akurat z kimś ostatnio chyba rozmawiałem, że Big Time tak naprawdę urwał punkty chyba wszystkim z czołówki. Tak. Albo przynajmniej zagrał bardzo dobre spotkanie. Tak, oni z Allianz remis, z Płaszowem na pewno wygrana, nie wiem jak z rodziną Królewską. No ale porażki tam oni mieli chyba z OSK, Adrenalina przegrali z nową Elektro skład na pewno. No także musi być, Carlos Diaz musi na pewno tutaj pomyśleć. Chyba, że drużyna też ma potencjał, tam sam Patryk Jagusty, też kilka bardzo dobrych spotkań. Jest kim tam grać, tylko nie wiem, czy kwestia to jest jakieś podejścia do meczu, czy po prostu... Tak, po prostu trzeba pomyśleć nad stabilizacją formy, bez tego to nie będzie szans na sukces. No i za plecami Big Time nowa elektroskład, świetny koniec sezonu. Tak. W pierwszych 9 meczach, nie wiem czy pamiętacie, nie wygrali chyba. Jeden punkt. Tak? Jeden punkt. W kolejnych wygrali chyba wszystkie mecze. Ja 4 pamiętam, ostatnie. Jak zobaczyłem ich pierwszy raz na boisku, mówię, patrzę w tabelę i patrzę na boisku, nie wierzę, co się dzieje. Nie? No ja się zachwycałem, widziałem 3 ostatnie ich mecze, to po prostu ta piłka tak chodziła, tak płynnie, tak sprawnie. Tak, bardzo fajnie ułożona drużyna w obronie, w ataku, przejścia. Tak, i dobry tam team spirit, widać, że oni żyją, to oni się znają, zresztą z dużego boiska też grają ze sobą. A te wyniki na początku, z Danielem Piórkowskim zresztą coś nie zaskoczyło na początku. Musieli się widocznie dotrzeć, no i teraz na pewno zgłaszają się też jesienią, więc już powinno być znacznie lepiej. Jeżeli nie zanotują takiego falstartu, to na pewno zamieszają i to ja ich będę typował spokojnie do czołowych lokat. Pierwsza piątka to minimum dla nich samych powinno być. 11 miejsce, wydaje mi się, że troszkę rozczarowanie NZS Łek. Czyli zespół mający solidną obronę, niezły atak i bardzo dobrego bramkarza. Tak. Janek Maślanka przecież... Szkoda tego ostatniego meczu właśnie też. Allianz, tak. No długo tam naprawdę 2-0 przecież prowadzili z faworytem. Potem jednak w końcówce już tam Allianz jednak wzięło górę. No natomiast to jest zespół, który z tymi najlepszymi potrafił się zmobilizować, sprężyć i naprawdę powalczyć.
a bardziej pod górę miał z tymi... Ale to jest chyba jakaś przypadłość tego sezonu, wielu drużyn. A pod górę miał w starciach z drużynami. To jest też tak, że po dobrym występie z jakąś czołową ekipą przychodzi, a to teraz, to ich pikniemy. Tak. To nieświadomie nawet człowiek może tak, podejść... Tak, nieświadomie ma po prostu gdzieś tam w głowie jakąś tak, że z mniejszą motywacją podchodzi sam. 11 miejsce, wynik poniżej oczekiwań, drżenie do końca o ligowy byt, no to nie jest na pewno to, na co Marcin Sarapata i koledzy liczyli z EZS-u. Na pewno. Spadkowe lokaty Black Label, OSK, Vitoria. Black Label, OSK od samego początku w strefie spadkowej, tak, więc tu... Chociaż nie, Black Label miało po dwóch kolejkach 4 punkty i byli w czołówce, natomiast potem seria niekończąca się w zasadzie kolejnych porażek zepchnęła ich do strefy spadkowej, z której już się do końca sezonu nie udało wydostać, chociaż była szansa przed ostatnią kolejką, wystarczyło, że wygraliby ostatni mecz, nie udało im się tego dokonać. OSK Adrenalina natomiast od początku w strefie spadkowej. Tutaj ciężko też coś pozytywy znaleźć. Nie było szans na jakieś inne rozstrzygnięcie. Tak. No ten czegoś na pewno brakuje temu zespołowi. No, składu też, tak? Walkover tam jeden oddany z powodu braku składu. No, w sumie a tak, faktycznie tak, nie przyszli wtedy, tak. No, nie zebrali się. No to niepotrzebna strata punktów zupełnie, bo to trzech w sumie być może na wojsku ci coś dało wywalczyć więcej. No natomiast być może w lidze odżyją i wrócą tak, do... Tak, może się zreorganizują i także to już zobaczymy. No i na pewno największe, myślę, rozczarowanie in minus, zaskoczenie in minus tego sezonu w Lidze D2, postawa Vitorii Kraków. Tak. To jest mistrz Ligi C1 w Lidze Zimowej, oczywiście wtedy z zupełnie innym składem grali. No natomiast mimo wszystko mają ale tylu... Ale też wzmocnienia poszły w ten tak, ale mają tylu doświadczonych zawodników, tam kilku ma powyżej 200 występów w FLS-ie, liczne medale na wyższych szczeblach, no to po takiej drużynie, takim... Można się spodziewać więcej. Można na pewno było się spodziewać czegoś więcej, już na pewno nie ostatniego miejsca w tabeli. Zwłaszcza, że tam jest naprawdę, też jest już tą węgla do kilku drużyn, ale tam jest potencjał, zwłaszcza w ataku w tym momencie. Tak, Łukasz, Martin potrafią to pociągnąć, brakuje, nie wiem, chyba jakiejś organizacji może. No i bramkarza też. Znaczy, bramkarza nie ubliżając obecnemu, bo miał naprawdę kilka fantastycznych interwencji. Natomiast brakuje takiego kogoś, kto widać, że po prostu para się pracą bronieniem. Że to jest jego główne zajęcie. Kamaryfińskie jak mieli, no to wyglądało wtedy lepiej. Tak. No natomiast znacznie poniżej oczekiwań Vitoria. No, nie spodziewałem się absolutnie, że to będzie drużyna, która zajmie ostatnie miejsce w tabeli. Może nikt ich nie typował do jakichś awansów i... Oczywiście, ale to się w tabeli myślałem, że z tym składem personalnym to po prostu nie powinni byli spaść i to jest na pewno... No tak, może mówiliśmy też wcześniej, że może też im dobrze zrobi właśnie tak spadek, tak? Może ci zawodnicy w innych drużynach graliby lepiej i ze sobą nie potrafią, no to też trudno powiedzieć, jaka jest przyczyna klęski, można nawet powiedzieć, Vitorian. No natomiast teraz przyjdzie mi rywalizować w lidze, a nie spotkamy się... Nie spotkałem się z kabaretem. Nie spotkałem się z kabaretem, miniemy się. My będziemy tutaj, przepuścimy ich przodem, no bo oni niżej, więc my sobie będziemy. Pierwsze się wychodzi zawsze, nie? Pierwsze się wychodzi. Vitoria do Ligi D, do Ligi E, a kabaret do A, do D, a do A jeszcze nie, do D, także no i minus zaskoczenie na pewno. Kończymy oczywiście szóstkami sezonu. Najlepszymi w Lidze D2. Bramkarz, tutaj też mieliśmy troszkę zgryzu, kilku zawodników się tutaj przewijało w naszych propozycjach, ale ostatecznie skończyło się zwycięstwem Dominika Momro z Płaszowa. W obronie Andrii Nartow i Michał Brzeżański z rodziny królewskiej. W ataku Aleksandr Duszczejko, król strzelców MVP Ligi. Tak. Mateusz Cholewa oraz Kamil Ostrowski Apollo. Druga szóstka to jest Piotr Kubicki, bramkarz rodziny królewskiej. Edward Jurczak i Szymon Zając. Bez żółtej kartki przez cały sezon. Brawo, Marek Szymon, gratulujemy. To samo. Tak jest. I z przodu Rafał Lenda, jego kolega z drużyny, Krzysztof Malik z Apollo 30 i Adam Sosnowski wyróżniony z KS Augustyn, 16 goli, 12 asyst, 3 razy MVP. Należało się. No i to tak jak mówiłem, no to trzeba powiedzieć sobie, chłopaki z Płaszowa, Marek i Szymon Sowa dotrzymali cały sezon bez żółtej kartki. Tam nadrobił trochę Dominik Duda, wyrównał to wszystko. Ale to też chyba 3 tylko, także to też nie jest... Status quo został zachowany, tak jest. Więc ale brawa dla chłopaków. Tak jest. Także bardzo wszystkim dziękujemy za sezon wiosenny, emocjonujący w Lidze D2 na pewno. No i zapraszamy na zmagania jesienne już niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.